Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozpoczynać zadania związane z słabością psychiczną. Mamy tutaj do pokonania sporą liczbę wrogów. Kurde, ta nieuczciwa przysługa cały czas mi gdzieś tutaj siedzi, ale w sumie to nam się wiąże z zadaniem więcej mutantów w Marlarkorze, także może zaczniemy po prostu od tego, bo wtedy będziemy tutaj już w okolicy. Przeniesiemy się do obszaru wokół Alfary na sam początek i zajmiemy się najpierw tą grupą, która będzie gdzieś tutaj na północ od nas. Tutaj sobie też zaznaczyłam, że można znaleźć gdzieś eliksir eleksowy, ale niewykluczone, że ja już go mam. Okej, jednak go nie mam. Właśnie udało nam się go tak naprawdę zdobyć. Czy mam przyciszone? Tak, mam przyciszone. Dlatego tak słabo słyszę. Dobra. Napijemy się. I lecimy. Dobrze zrobię, jak pobiegnę tędy? Raczej tak. Wiecie co? Od razu sobie zrobię boosta już, bo tu się już zacznie robić nam zagrożenie. Atakujący powietrzny czyhacz. Z nich będzie Elex w czystej formie leciał. Ała. Tak? Tak, aż 3 sztuki. To jest sporo całkiem. Ignorowanie bólu. Tutaj też mam trolla lodowego zaznaczonego. Nie wiem do końca, co one mi dają. Ale na pewno te czyhacze to jest super rzecz, żeby to lać. Tylko jak widzicie, one nie są chętne do bitki ze mną, aż tak jakbym chciała. A wy, panowie? Czujny mutant. Wy to w ogóle jesteście żartem. Może najpierw dziób dziób. I jeszcze parę ciosów. Czy z mutantów leci Elex? Nie mam pojęcia. Elexit. To w sumie może być. Dziób dziubens. Nie potrzebujemy akurat go teraz. Jeszcze ty. Czujne mutanty, to jak widzicie, to wiecie, to jest pestka już. Największy problem to jest cyklop, szczególnie, że są aż dwa. Co prawda są rozłożone. Jeszcze mamy tego trolla, ja bym go chciała może wyeliminować już. Żeby mi już, wiecie, nie psuł życia. Dobra, skorzystam sobie. Chodź tu. Dziwne dźwięki wydajesz, gościu. Dobra, nie no, trolla. Dobra, zamienimy sobie na broń zwykłą. Nie, nie pij tego! Drax! Shit, nie chciałam. Cześć, pan troll. No. W ogóle ładną masz klatę całkiem, gościu. Jest troszeczkę zestunowany. Spoko, pokonany. Serce trolla zwykłe jest z niego. Czujny mutant, a my biegniemy dalej. Wiecie co? Czaszkę sobie zostawię, bo podobno trolle się odradzają. Atakujący czyhacz. Z was jest Elex, to akurat lubię. Ty, czujny mutant! Co ty robisz, chłopie? One mają trochę lega mózgu, mi się coś wydaje. Ty, z kolana!
Gościu. Dobrze. Wyglądają trochę jak golumy, nie? Takie mam jakieś przy... ten. Dobra, lodowy jaszczur przy okazji może być. Cześć. Dobra, na ciebie potrzebujemy trochę większą artylerię. Najpierw ciebie, żebyś mnie nie denerwował i mi nie przeszkadzał. Dobra, tamten się leje z tamtym. Tu mnie na razie nikt nie atakuje. Spoko. To co, gniew może od razu zarzucimy. Czyli co, no zbliżamy się do Mararkoru, nie? Myślałam sobie, że to będzie dobra rzecz, z prostej przyczyny. Ty się w sumie chyba umrzesz sam. Ty też już. Kwestia czasu. Nie? Nie wlazło to w ciebie? Wlazło, ale jakimś cudem żyjesz. Ej, zebrałam. Dobra, tutaj jeszcze mamy czujne mutanty. Ale zanim, to jeszcze sobie sprawdzę na szybciutko, czy tutaj czegoś ciekawego nie ma. Pusta skrzynia, dobra, czy już tutaj byłam. A czy dobra, musiałam tutaj być, skoro zaznaczałam sobie trolla, ale mogłam go równie dobrze zaznaczyć od drugiej strony, nie? Także czaszkę sobie zostawię na wszelki wypadek. Dzień dobry. No, cyklop to nie jest to, co bym chciała. Z czym bym się chciała bić? Uuu, jeszcze jeden troluś tu jest. No, bo ty masz ten laser przebrzydły. Wydaje mi się, że cyklopy... To jest najgorsze gówno. Ty, co do mnie jedziesz, gościu? Gdzie takie sztuczki? Z kosmosu. Dobra, robimy to. Szczerze wydaje mi się, że cyklop jest dużo trudniejszy od trolla, nie? Jak myślicie, wydaje mi się, czy niekoniecznie? Wow! Nic nie widzę. Jakiś kryt mi wszedł. Ja czasami nie wiem skąd, ale wchodzą takie kryty, że ło. A ten kroni to nic mu nie robi. No, ładne kombo zrobił. Jax! Please! Chciałam, żebyś zrobił save'a. Au. Dobra, panie troll. Bądź pan tak dobrym trollem i nie wkurzaj mnie. Dzięki. Lodowy troll. Serce trolla z niego jest zwykłe. Zapomniałam, na co są te serca zwykłe. Cyklop jest chyba na inteligencję, na mikstury. Coś tak mi się wydaje. To była chyba pierwsza grupa wrogów, z tego co myślę. Także zobaczmy. Jak tam na mapie? Tak, dokładnie. To teraz możemy się przenieść bliżej, czyli pod Mararkor Przełęcz. I teraz jakby tutaj przejść? Jak tu się chodzi? Dobre pytanie. Tędy chyba, tak jak chciałam wcześniej wejść. Spoko. Prawdopodobieństwo przeżycia w normie. To możemy już sobie zdjąć, bo to już zdobyłam. Moment, Kroni powiedział prawdopodobieństwo przeżycia w normie? Co to znaczy w normie?
Okej, tak wygląda Mararkor. Tu się leje wszystko między sobą. Interesująco to wygląda. Coś mi tu lata nad łbem? Chyba jeszcze nie. Ale ty już idziesz na wpierdy. W sumie git. No, szmaciarzu pieprzony w dupsko. Giń. No, już nie mam. Spoko. Ała, dobra. Podleczmy się troszeczkę regeneracją. Może nie zginę. Coś mi nie lata nad łbem? Nie. A to git, to mogę się bić. A z czego ten cyklop tak nagle oberwał? Ała! Do widzenia. Kolejny poziom. Cudownie. Dobra, bo tu leżą ciała, ja nie mogę sobie pozbierać? Mogę. Tu jeszcze coś leży. Czujny mutant. Tutaj powietrzny czyhacz. Tu jakieś raptoidy jeszcze leżą, martwe. Do widzenia, panu. No, gdzie jesteś? Coś mnie atakuje jeszcze. Aha, bo tutaj się leje wszystko ze sobą, ok? Cześć, panie czujny mutant. Tu jest raptoid. Wolę czujnego mutanta. Spoczko. W sumie spoko jest. Tutaj gdzieś jest teleport, mam pokazany, ale najpierw zboczymy sobie tutaj na bok, bo jeszcze tutaj powinnam spotkać przeciwników. I tutaj chyba, jak pójdę w tę stronę, to będziemy blisko kolejnego teleportu. I miksturek. Spoko. Tam na dole jest jeszcze to łatajstwo. I tutaj właśnie. Wow, dobra. Tutaj mi uciekli panowie. Dobra, nie wiem, kogo biję. Chyba wszystko. No, latasz mi nad łbem? A, bo wy oboje latacie. Dobra, pora na buścik. Jeden, na razie jeden, bo drugiego nie da rady. O kurwa. Dobra, nie mogę tak wysoko latać. Tylko, że panowie nie chcą mi zejść na ziemię. Ała! Jax! Ładuj to! Nagle współpracujecie ze sobą, tak? Dobij to! Kurestwo!
Ty! No! Kurwa. Dziękuję, Kroni. Spoko. Co? A on tak daleko tutaj zdech? No dobrze. Dobra, bo ja miałam robić jakieś zadanie, tak? Ale weź to schowaj, chłopie. Nie czas na to. Tu mamy jeszcze mutanty do wybicia. Sru. Dobra, została ich już garstka. Teraz pytanie, bo ja mam do tych teleportów blisko. Tu jest jeden. Może najpierw sobie oznaczymy te rzeczy. Jak już tutaj jestem, to już to ogarnijmy. Tam też jest teleporter gdzieś u góry. I zdobędziemy dzięki temu też dwie mikstury, także to też jest sporo. Tak sobie myślę. Pytanie tylko, czy one są w budynku, czy nie są w budynku. I pytanie, co tutaj strzeże tych rzeczy. Teren niestabilny. Zaleca się ostrożność. Jest zwykły eleks, to już jest coś. Ale teren niestabilny. To też powinno mi coś powiedzieć, nie? O tym miejscu. No dobrze. Sporo toreb z eleksitem. Wiadomo, ja bardziej szukam teraz eliksirka, nie? Napoju eleksowego. Może być równie dobrze też na dachu. Okej, tu jest jeden. To możemy sobie go wykreślić. I teraz zobaczmy dalej. I ten większy może być gdzie? Może wyżej? Na dachu? Na przykład. Albo w innym kompleksie. Tu da się w ogóle wejść wyżej? Powinno się dać. Ale raczej się nie da. Dobra, no tutaj był mały. Był safe, ale nie chcę się go jakoś bardzo otwierać. Zerknijmy tutaj, czy nie ma niczego. W ogóle nie wiem czemu. Ale te miejsca wyglądają całkiem znajomo. Pozwólcie, że ja nie będę tego zbierać, no bo co ja zrobię z pieczywem czosnkowym? Nawet tego nie jadam. Nawet tym Jaxa nie leczę. To po cóż mi to? Dobra, na razie nie znalazłam tego dużego eliksiru. Zmierzamy w stronę... Okej, już widzę, że jakieś gówno tu lata. Ale zmierzam w stronę teleportu. Ty, łupieżco genów. Jezus. Mogliby trochę poprawić tą walkę na jetpacku. Akurat, bo ona jest dosyć sztywna. Jeszcze jeden tu dziś przyleciał chyba do mnie. Okej, jest żarolot, ale to mnie
Marakor zachodni. Dobra, zdejmujemy. To jest skorpion. Olbrzym tutaj jeszcze biegał, ale to już może sobie dam żyć. To co, biegniemy w takim razie w stronę naszej misji. Zastanawiam się, gdzie tutaj może być jeszcze jeden eliksir, którego nie wzięłam. Chyba, że wcale nie jest w budynku. Może jest gdzieś za budynkiem. Albo gdzieś tutaj w tych śmieciach. Albo tutaj z tyłu. No niekoniecznie. Tam są dziadostwa. Ej, a może tutaj leży gdzieś? Nie, ale jest eliksirek. Leczniczy. Dobra, no ten Marakor wygląda ciekawy, to na pewno muszę przyznać. A ta główna siedziba tych niebianidów to wygląda jak statek kosmiczny. Trochę inaczej wygląda niż tamte pozostałe. Dobra, zostało mi parę wrogów. Tam jest też teleporter od razu. Pewnie będzie coś w stylu środkowa część Marakoru, już nawet go widzę. I jeszcze Falka mamy tutaj załatwić. Tu się znowu leją te z tymi. To niedobrze trochę. Powiem tak, skorzystam sobie najpierw z okazji. Wezmę sobie ignorowanie bólu. Nie, to wschodni Marakor. Gościu! No! Chłopie! Atakujący powietrzny czyhacz. Z tymi czyhaczami to się jeszcze w miarę jakoś walczy. Ale są te takie potwory, z którymi się po prostu nie da bić. Dobra. No i już. Zobaczmy, co się wydarzy. Z tymi... Arrakis wciąż jest zbyt wiele mutantów. Liczba mutantów w Lignadonie wciąż jest cholernie wysoka. Jax, ja cię rozumiem. Jeszcze tyle do zrobienia. Jeszcze nie zapominajmy o Falku. Dobrze. To odznaczamy. Dziennik. Od razu, jak już tu jestem, to nieuczciwa przysługa. Weźmiemy to. To jest co prawda kawałek stąd. Ale prawda jest taka, że ja nie wiem, kiedy będzie kolejna okazja, a już jest taki moment w grze po prostu, że wypadałoby tego Falka po prostu znaleźć samego w siebie, nie? Samego w sobie. Postaram się przejść bokiem. Może nie będę latała jakoś bardzo po przepaściach. Ale też nie chcę się pchać w typowo wrogów, wiecie? Coś się na mnie denerwowało? No dobra. Zbliżamy się do tego głównego formatora i trochę mi się to nie podoba. Dobra, te wykolejeńce to akurat by się przydało.
Nie wiem, czy mi się wydaje, czy one są... Te wykolejenia to są dosyć silne gówna. Ajajaj, dobra. Bito! Dobra. W międzyczasie... Ach. Nie wiem dlaczego, ale bardzo nie lubię tych wykolejeńców. Dobra, olbrzyma to nie chce mi się teraz lać. Chyba, że mi podejdzie pod miecz. Okej, nie podszedł. Śmiesznie to wszystko wygląda, trzeba przyznać. Aż trudno uwierzyć, że tam nie ma teleportu na dole, nie? Wow, tu była dziura w... Tu jest dziura w teksturach. Ja pierdziu. Chyba właśnie oszukuję grę, że sobie chodzę po skałach, co? Zamiast ścieżkami. Nie wiem, czy jeszcze daleko, czy niedaleko. Kuźwa, no chłopiec naprawdę po... No nie mówcie mi, że on tam na dole jest. Tam stoi ciota. Masz niesamowicie silny. Cześć. Jax, jak mnie znalazłeś? Dronem? Co tutaj robisz? Chciałeś, bym dowiódł swej lojalności, niezawodności, prawda? Czy da się to osiągnąć w lepszy sposób niż poprzez walkę z obcymi najeźdźcami? Pierdolenie. Nie marnuj dłużej czasu. Jeśli schrzaniesz sobie części w bezsensownym starciu, nie będę miał z ciebie pożytku. Ale mówiłeś... Wiem, co mówiłem. Czeka mnie mnóstwo roboty. Pomóż mi. Przecież cię zawiodłem. Rozgniewałem. Gniew był głównym następstwem moich ostatnich działań. Nie tam gówno prawda. Coś ci zdradzę. Żaden z ciebie ideał. Kto nim jednak jest? Nawet jak coś spieprzysz, damy radę się dogadać. Może i nie przypominasz człowieka, ale dla społeczeństwa przedstawiasz sobą taką samą wartość, co ludzie. A to dla maszyny wielkie osiągnięcie. Znamy się już od dawna i stałeś się dla mnie kimś ważnym, prawdziwym przyjacielem. Zapomnijmy o tym, co było i po prostu stąd spadajmy. Jeśli to prawda, pozostaje mi tylko przyznać ci słuszność. Mam jednak pewien warunek. Dawaj. Jeżeli kiedyś znów powiem, że chcę dalej dążyć do człowieczeństwa... Ta? Uderz mnie z całej siły w ten mój zdezelowany łeb. Jasne? To całkiem dobra sugestia. Rozważę tę opcję. Poproszę. Masz niesamowicie silną wolę. Ale koniec końców... Co tam u ciebie słychać, Falk? Funkcjonuje wedle całkowicie normalnych parametrów. Decyzje, jakie ostatnio podjąłeś, mnie nie zadowalają. Czy przejawiasz chęć autodestrukcji, czy tylko mi się wydaje? Aha, okej. Masz niesamowicie silną wolę, ale koniec końców i tak jesteś tylko maszyną. Bardzo to upraszczasz. Zrozum, że to w ogóle nie jest takie łatwe. Dobra, czyli rozumiem, że tutaj jest sprawa załatwiona, dokładnie. Cenne przedmioty dla szczura to chwilowo musimy zostawić. Ja sobie muszę dawać jeszcze więcej w zręczność. No to już mamy próg i w spryt. I jak my teraz z tym stoimy, z tą kradzieżą? Dobra, no. Sprytu mamy
dostateczną ilość. Nad resztą trzeba będzie popracować. Dobra. Rozgromione wojska z Ignadonu, mutanty w Karakis. Jak jest to z czasem, bo to jest istotne. 14 minut mamy. To może byśmy tutaj coś podziałali. W ogóle ciekawe, dlaczego nie mam Zouzom aż do śmierci. Może dlatego, że jest uznawana już za moją dziewczynę i nie trzeba tego robić. To co, może pójdę do Draba, bo on zawsze będzie mi tam zalegał. Wysoka szansa zawalenia. Chociaż wiecie co, weźmiemy się, przeteleportujemy tutaj. O, cześć panie Cyklop. I do widzenia pan Cyklop. Ja chcę tylko się dostać do tego, do Draba. No bo on nie wiedzieć, czemu się tutaj zbagował i nie chce wrócić do bastionu. Trudno się mówi. Cześć, Drab. Niedługo wyruszamy na wojnę z wrogiem. Idziesz z nami? Miałbym przepuścić taką okazję? Oczywiście, że kurwa idę. Dobrze to słyszeć. Tylko mi się to nie rozczulaj, bo się zżygam. Kolejny sojusznik do wykreślenia. Idę dalej. Dobra, to chodźmy od razu do bastionu pogadać z ludźmi. Od razu. A z Zouzą mogę? Czy nie muszę z nią gadać? Możemy z nią spędzić trochę czasu. Wkrótce wyruszymy do Mararkoru. Pójdziesz sam ze mną? Do Mararkoru? Oszalałeś? Wykluczone. Oj, stary, ty już na nic nie dasz się nabrać, no nie? No oczywiście. I tak nie mam nic lepszego do roboty. Zabieram się z tobą. I kolejny sojusznik. Idę dalej. Wkrótce czeka nas wojna. Czy kiedy ten dzień nadejdzie, dalej będziesz walczyć u mego boku? Jak śmiesz mnie o to pytać? Po prostu muszę to wiedzieć. Wypchaj się. Oczywiście, że cię nie opuszczę. A jak ci się wydawało, baranie? Kolejny sojusznik, którego mogę odhaczyć. Idę dalej. Zbliżamy się do ostatniej, decydującej fazy tej wojny. Czy będziesz walczyć przy mnie do samego końca? Nie jestem pewna, czy przeżyję. Żadna ze mnie weteranka. Mimo to postaram się. Udam się z tobą na bitwę o Mararkor. Dziękuję, że mi zaufałaś. Zobaczymy. Wkrótce się okaże, czy wyjdzie nam to na dobre. Dobra, czyli codziennik nam się kurczy, dokładnie. Spryt. Mogłabym się nauczyć pozostałych rzeczy, których jeszcze nie umiem. A na których by mi zależało, nie? Znaczy wiadomo, nie ma tego wiele, bo w większej części to muszę się po prostu koksić i tyle. Okej, tu mam jeszcze punkty. Zręczność. No nie, no już nie potrzebuję w spryt tego dawać. Co ja bym mogła to dać? Nic, no muszę trzymać na razie to. Dobra, tu jest ekwipunek, dziennik, niepokoje i jedność, słabość psychiczna, mutanci w Karakis, rozgromione wojska z Ignadonu. No jest tego troszeczkę. To bym chciała spróbować, ale ja dalej nie mam tej kradzieży kieszonkowej. A te eliksiry byśmy może jeszcze raz sprawdzili, ale mam dużo eleksu, mogłam sobie zrobić sporo potek. Aż 3 na umiejętności.
I wiecie co, zrobimy tak, bo ja i tak już nie mam na co punktów na razie wydawać w sumie. Na punkty atrybutów nie będę chciała raczej robić eliksirów. Mam za dużo mrocznego eleksu, żeby to robić. Ciekawi mnie tylko, gdzie ja kupię miksturę, na przykład, żeby używać tych serc behemota, bo mam ich aż 7. To jest naprawdę dużo. To bym sobie zrobiła. Wytwarzamy aż 3. Ekwipunek. I te 3 będziemy piciać sobie. Dobra. To tak, wykorzystajmy te punkty. Jeden punkt sobie na pewno zostawię na to. Jeden będę chciała na to, ale to i tak potrzebuję mieć do tego z rękę. Tego mogę się nauczyć. Tego mogę się nauczyć. Dobra, może nie będę zaznaczać. Umiejętności morkonów też mogłabym się nauczyć na fulla. Mimo, że nie będę z nich korzystać. Ale fajnie by było, wiecie, jako takie dopełnienie, no nie? Więc może zaczniemy od nich. Od tych umiejętności Morkona. Żebyśmy to po prostu mieli. Wiecie, fajnie jest mieć po prostu ulepszonego bohatera na 100%. Zresztą te rytuały my zawsze możemy sobie zmieniać, więc może być tak, że na przykład będę chciała sobie zmienić po prostu. Wiadomo, że są takie. Oto efekt przedkładania cudzych potrzeb nad swoje. Niekończony. Dobra, gościu niech tam przestanie gadać. Wiadomo, że są takie, których nie użyję, bo na przykład mi są niepotrzebne. No ale i tak nie mam na co wydawać punktów. Na co ja mogę wydać punkty? Na tworzenie broni, której i tak nie tworzę? Ja w ogóle mam jakieś przepisy na broń, cokolwiek takiego, bo ja w ogóle nawet nie wiem. Mam na eliksiry przepisy. Na amunicję mam. Ale na bronię? Nie mam niczego takiego. Dobra, czyli moglibyśmy się nauczyć tego. Ja mam chyba punktów 5. To tak, umiejętności Morkona damy sobie na fulla. Cześć, Bahadur. Pragnę się od ciebie uczyć. Już wszystkiego się nauczę. Miałam 6. Chyba dostanę osiągnięcie za chwilę. Albo i nie. Może i nie. Nieważne, ale z tego to się akurat cieszę. Mapa dalej. Na zamek pójdziemy, bo w zamku mamy kolejnych nauczycieli. Mamy też eliksirki do zdobycia. Przy okazji też moglibyśmy to zrobić. Chociaż część na pewno zdobyłam już, bo na przykład tutaj u góry mam pokazany jeden, no to tam już byłam, no to wątpię, że go nie wzięłam. Byłoby to co najmniej dziwne z mojej strony. Wiecie, to jest trudne, żeby to sprawdzić, bo to było kupę czasu temu. No i tak naprawdę cholera to wszystko wie. Jest Irisa. Pogadamy później. Z którym dalej nie mogę gadać. Jest Ewa. I Ewa, naucz mnie tego. Nie wiem po co mi to, ale w sumie to mnie to naucz. Tu potrzebujemy sprytu, żeby się nauczyć na fulla. Handlarze dadzą ci zniżkę, tania nauka. To będę się uczyć tego, jak już naprawdę nie będę miała punktów, nie? I dalej, co jeszcze? Mam 2 punkty do wydania. Granatów mogłabym się w sumie nauczyć. Ewentualnie tutaj regenerację zdrowia. Tu potrzebuję budowę. Pożeracz. To w sumie jest spoko, ale niepotrzebne mi to jakoś bardzo. Na tą kradzież trzymam i na to trzymam punkty. Tego mogłabym się nauczyć, ale co mi to daje? Już bym wolała wytwarzania amunicji chyba się nauczyć na 2 poziomy od razu. A kto mnie tego uczy? Tutaj uczy osoba. Dobra, to niech będzie. Wiecie, wydajemy punkty, bo prawda jest taka, że i tak będziemy mieli nadto punktów. I tak nie będę miała co z nimi zrobić. Już nie mam. Mam dla ciebie zapasy. Nie chcę ci dawać zapasów. Tworzenie amunicji.
Spoko, na razie nie potrzebuję punktów. Zręczność chyba uda nam się rozwinąć na fulla w przyszłości. Moment, a ty? Nie, ty nie możesz handlować. Najpierw Kalan, teraz jednostki obliczy. Dobra, panie płatnerz, pohandlujemy. Jezu, pohandluj ze mną. Masz jakieś mikstury. Budowa. Jest inteligencja. I to behemoth był. 3 paliwa, oddaj mi wszystkie. To już jest ten moment, kiedy robimy wszystko na fulla, nie? Dobra, na budowę to mam. Zaakceptuj wymianę. Pytanie, czy jest gdzieś stół alchemiczny? A ciekawe, co z serca cyklopa się robi, bo też nie mam mikstury żadnej chyba. Ty masz takie rzeczy. Ogniwa plazmowe i takie. Tu jest jeszcze jeden handlarz, czy mi się wydaje? Jest. I tobie już coś sprzedawałam. Masz paliwo. Dobrze, to już możemy sobie odhaczyć. I teraz tak. Górski troll. Mam cyklop i to jest na zręczność. To fajnie. Spryt. Siła. Mam na budowę. Siła, budowa, zręczność, inteligencja. Czyli jest ich 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ma więcej. Dobra, mam 7 paliw. Gdzie tu jest jakiś stół alchemiczny? Nie mam pojęcia, dlatego ruszymy sobie do bastionu i tam zrobimy potki. Bo na dole mamy swój. Mam punkty atrybutów w ogóle, też mogłabym je wydać. Teraz. I teraz tak. Ta kradzież mnie interesuje bardzo. To jest zręczność, nie? Tak. To robimy tak. Schodzimy na dół. Będziemy musieli zapolować na potworki. To już jest ten moment, kiedy musimy zapolować. No, jeszcze możemy robić eliksiry eleksowe, więc też jest kwestią polowania na potworki po prostu. Wiadomo. Dobra. Wykorzystujemy wszystko, co mam. Tu na spryt. Tutaj na zręczność. Tego nie mogę. Tutaj na inteligencję aż 7. I na siłę 1. I pijemy to teraz. Jeszcze pójdę zaraz załadować sobie plecak odrzutowy. Pijemy to wszystko. Jak to wygląda? 71 zręczności, 64 inteligencji, w którą mogę sobie zresztą dać, ale czy mi to coś da? Nie, bo potrzebuję w spryt dawać. Ale mogę dać w spryt 2. Dobra, całkiem sprawnie. To jeszcze raz się przeniesiemy tu. Załadujemy sobie plecak odrzutowy. Stanowisko do plecaka miałam bodajże tutaj. Tak, i ładujemy sobie paliwo. Będziemy mieli osiągnięcie, bo przy 30 jest jedno osiągnięcie nowe. Dobra, nie mam na razie więcej paliwa. Chyba z opóźnieniem mi przyjdą te osiągnięcia wszystkie. Tu mam modyfikatory. Poziom zdrowia, witalności. Dobra, wiecie co? Amunicja do dział. Mam tylko 2? To ciekawe. O, właśnie mamy osiągnięcie. O kurde, mogę miotacz oszczepów nosić. No, to będzie robiło robotę. Tylko czy to jest jako... To jest jako broń ciężka. Także tu jestem na plus. Granat ręczny. Że co? Aha, nie, no dobrze. Jeszcze mam zwiastun żalu. 4 zręczności mi tylko do niego brakuje. Zmieniło mi broń?
No tak, miotacz oszczepów. Tak. Spoko w sumie to wygląda. Tylko jest przeładowanie co jeden, nie? Dobra, moi drodzy. To co? To wydaje mi się... Tutaj jest w ogóle jeszcze jakiś eliksir. Ale dobra, ale to już zostawimy na kolejny odcinek. Już nie chcę tego przedłużać dłużej. Jeszcze sobie tego poprawię. Założyło mi? No oczywiście, że nie. Super. Dobra, moi drodzy, dzięki Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten odcinek. W kolejnym myślę, że będziemy szli dalej robić zadania. I mamy tutaj zadanie rozgromione wojska z Ignadonu, mutanci w Karakis. A to gdzie mnie prowadzi? Tak jeszcze zerknę. Okej, w te miejsca. Tu nawet jakiś troll jest w okolicy. Tutaj też jakieś miksturki zostawiłam. Także będziemy szli tu. Dzięki Wam jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć.